Gra pomyłek to jedyna taka gra, w której dobra odpowiedź może być zła. Świetnie sprawdzi się na imprezę, ale również na wieczór z rodziną i przyjaciółmi. W środku pudełka znajdziecie instrukcję oraz karty z pytaniami. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów, a punkty zdobywa się poprzez udzielanie właściwych odpowiedzi na zadane pytania. I nie zawsze te właściwe odpowiedzi to są odpowiedzi prawidłowe, ale to już sami zobaczycie podczas tej wideoinstrukcji. Na początku tasujemy całą talię pytań i wyznaczamy gracza, który zostanie pierwszym graczem, czyli tak zwanym rozgrywającym. Kolejność nie ma tutaj większego znaczenia, ponieważ każdy z graczy w czasie rozgrywki będzie rozgrywający. Rozgrywający bierze talię kart z pytaniami do lewej ręki i karty trzyma w taki sposób, by treść pytań pozostawała niewidoczna dla innych graczy. Następnie do prawej ręki bierze kartę z wierzchu trzymanego stosu i zasłania jej tył. Czyta na głos wybrane przez siebie pytanie. W momencie, kiedy kończy czytać pytanie, odwraca lewą rękę w stronę grających i pokazuje pozostałym graczom symbol na odwrocie wierzchniej karty talii kart pytań. W tym momencie wszyscy gracze mogą głośno odpowiedzieć na zadane pytanie, ale liczy się tylko pierwsza odpowiedź podana przez któregokolwiek z graczy. No i teraz najważniejsza sprawa, czyli kiedy podana odpowiedź jest właściwa. Jeśli po przeczytaniu pytania rozgrywający pokazuje czerwoną kartę, to właściwą odpowiedzią jest odpowiedź zła. Czyli na przykład jak musimy odpowiedzieć, na jaką literę rozpoczyna się słowo Yeti, to musimy powiedzieć, czy na przykład na literę K. Z kolei jeśli na karcie pojawia się zielony symbol, no to właściwa odpowiedź to dobra odpowiedź. Czyli w tym przypadku, jeśli mamy pytanie, jak nazywa się miecz samurajski, no to musimy odpowiedzieć, że katana. Kiedy rozgrywający odczyta łącznie 5 kolejnych pytań, przekazuje talię z pytaniami kolejnemu graczowi. W wariancie drużynowym gra toczy się w 3 turach. W pierwszej każdy gracz ma 30 sekund, by odpowiedzieć na maksymalną liczbę pytań zadanych mu przez drugiego gracza swojej drużyny. Każda właściwa odpowiedź daje drużynie 1 punkt. Gracze nie tracą punktów z powodu podania niewłaściwych odpowiedzi. W drugiej turze obowiązują reguły z pierwszej tury, ale każda właściwa odpowiedź daje 2 punkty. Natomiast w tej turze pierwsza niewłaściwa odpowiedź kończy rundę gracza. W trzeciej turze każdy z graczy zadaje 3 pytania wszystkim graczom, a każda właściwa odpowiedź podana przez gracza przynosi jego drużynie 3 punkty. Niewłaściwa z kolei 3 punkty ujemne.